dzwonię, tam dowiaduję się, że nie obsługują w ogóle połączeń na tej konkretnej linii i ten numer rezerwacji jest w ogóle nawet nie w ich formacie i poza mną ani jednego faceta. Nie minęła minuta, kiedy się zorientowałem, że wszystkie te dziewczyny no jakoś tak dziwnie się na mnie patrzą. Chwilę później słyszałem na korytarzu, jak ganią się z pracownikiem hotelu. Jak sobie dzisiaj o tym pomyślę, to aż mam ciarki, co się mogło wydarzyć. A on gasi silnik, wysiada ze mną. Jako, że dużo jeżdżę i służbowo, i prywatnie, no nie da się tak zrobić, żeby nie wydarzyły się w tym czasie jakieś przedziwne, śmieszne, a czasem i straszne historie, w tym odcinku opowiem Ci o najdziwniejszych top 5 sytuacjach, jakie mnie w podróżach stricte służbowych spotkały. Zacznijmy od miejsca numer 5. Wracam do domu po najdłuższej dotychczas delegacji, byłem 3 tygodnie w Niemczech. Podróżowałem między różnymi miastami, Hamburg, Düsseldorf, Brema i tak dalej. Lot mam właśnie z Hamburga do Warszawy. Przyjeżdżam na lotnisko, jak zwykle delikatnie spóźniony, i idę nadać bagaż. Pani w punkcie jest przemiła, wszystko idzie sprawnie, aż tu nagle przy stanowisku obok słyszę lamenty jakiejś pani, powiedzmy po rosyjsku. Okazało się szybko, że jest z Gruzji i próbuje się po rosyjsku dogadać z panią z lotniska, która mówi tylko po niemiecku i angielsku, no i nie idzie. Podchodzę, oferuję pomoc, a pani od razu rzuca mi się na szyję z podziękowaniami, tłumaczy, że miała wykupiony przejazd z Zurychu do Warszawy przez Hamburg właśnie, ale że ma tylko numer rezerwacji przy sobie. Pytam się pani z obsługi, czy to wystarczy. Mówi, że tak, ale że ten numer nie wchodzi i że mogę spróbować zadzwonić do linii lotniczych na infolinię. Dzwonię, tam dowiaduję się, że nie obsługują w ogóle połączeń na tej konkretnej linii i ten numer rezerwacji jest w ogóle nawet nie w ich formacie. Wracam do tej zagubionej pani i proszę, żeby mi opowiedziała, skąd ten numer ma, jak w ogóle się tutaj znalazła. A ona odpowiada, że no uwaga, będzie grubo. Miała wykupiony przejazd autobusem na tej trasie z przesiadką na terenie lotniska w Hamburgu. Zaspała w tym pierwszym autobusie, kierowca jej nie zauważył, nie obudził i poszedł na przerwę. Odrębny autobus do Warszawy pojechał, a ona wstała, przyszła na lotnisko na odprawę i z numerem zapisanym na kartce, nie znając kompletnie języka, próbowała pojechać autobusem do Warszawy. Kosmos. Zaprowadziłem ją do kas biletowych, wytłumaczyłem, w czym problem, i tam już jej pomogli z samolotem. Bardzo mnie korci, żeby opowiedzieć już o gościu, co mi się włamał do pokoju, ale zostawię to na za chwilę. Niech będzie, że 4 to historia z London Fintech Week. To jest taki, powiedzmy, festiwal fintechowy w Londynie, gdzie przez cały tydzień dzieją się różne wydarzenia, na które można się zapisać. Czasem trzeba dostać zaproszenie, żeby móc przyjść. Londyn, wieczór w środku tygodnia, zapisałem się na wydarzenie, powiedzmy, Cocktail Bar Networking. Chociaż jak teraz o tym myślę, to musiało mi coś umknąć z tej nazwy wydarzenia. Koszulę wyprasowałem, marynarkę przywdziałem, przyjechałem na miejsce, idę zgodnie ze znakami w hotelu. Wchodzę na salę, a tam około 20 wieczorowo ubranych kobiet i poza mną ani jednego faceta. No ale jakoś bardzo się tym nie przejąłem, wziąłem sobie kieliszek z szampanem, podszedłem do jakiejś pierwszej z brzegu grupki. Nie minęła minuta, kiedy się zorientowałem, że wszystkie te dziewczyny no jakoś tak dziwnie się na mnie patrzą, śmieją się, po czym jedna z nich podchodzi gdzieś tam z głębi sali i pyta: hej, how are you? Na co ja już podejrzliwie, czy ja dobrze trafiłem na Cocktail Bar Networking Fintech Weeku? Tak, tylko że w wydarzeniu było wyraźnie napisane Ladies Only. Buchnęliśmy śmiechem, dziewczyny pożartowały, że przez chwilę myślały, że jestem może jakimś stripteaserem, jakąś atrakcją wieczoru. Dopiłem szampana i wróciłem do hotelu. A propos hotelu, to historia numer 3. Tym razem jestem w Niemczech, w Düsseldorfie. Nocuję w znanym mi hotelu, w którym już przynajmniej kilka razy spałem. I mówię to dlatego, że to miejsce, które znam, w którym czuję się swobodnie. Jest środek nocy, a tu ktoś dobija się do moich drzwi. Totalnie nieprzytomny, wyglądam przez wizjer, jakiś facet. Puka znowu. Otwieram więc i pytam, o co chodzi. A on trzyma w ręku jakąś teczkę z dokumentami i pyta mnie, czy jest tu John, i mi tę teczkę wciska do ręki. Ja odpowiadam, że nie, że pomylił pokoje. Oddaj mu teczkę, zamykam drzwi. A on znowu puka, a ja znowu otwieram. Tym razem gość wyciąga z kieszeni ładowarkę do telefonu i pyta, czy mógłby u mnie naładować telefon. I dopiero w tym momencie się obudziłem. Zatrzasnąłem drzwi, zasunąłem to takie zabezpieczenie przy drzwiach i poleciałem dzwonić na recepcję.
I gość dalej się dobijał i chwilę później słyszałem na korytarzu, jak ganiał się z pracownikiem hotelu. Jak sobie dzisiaj o tym pomyślę, to aż mam ciarki, co się mogło wydarzyć. Nauczka na całe życie, nigdy już w takiej sytuacji nie otworzę drzwi. A jak już jesteśmy przy dziwnych osobach, to historia numer 2. Chociaż historia numer 1 będzie totalnie jak z filmu, to numerowi 2 też niczego nie brakuje. I tu ponownie jestem w Niemczech, konkretnie w Bremie. Jadę na wieczorny event, zamawiam standardową taksówkę, nie wiem, nie pamiętam dlaczego, może Uber tam nie jeździ. Wsiadam jak to w Niemczech do Mercedesa E-klasy, jak to w Niemczech w widocznym miejscu legitymacja taksówkarza ze zdjęciem czarnoskórego faceta, a prowadzi kompletnie niepodobny biały. Ktoś do mnie dzwoni, chwilę rozmawiam przez telefon, a kierowca zagaduje po polsku, że jak to dobrze spotkać rodaka. Akurat miałem taki vibe na small talk, no to tam chwilę z nim zagadałem, a skąd jest, a ile w Niemczech i tak dalej. A gość zaczyna po prostu monolog, opowiada mi o tym, ile ma dzieci, za które nie płaci alimentów, za co w Polsce siedział, jak uciekł przed wyrokiem do Niemiec 30 lat temu. Zbliżamy się do miejsca eventu, na co on mówi, że to pewnie na jakieś wydarzenie jadę, bo tam eventy robią. Mówię, że dokładnie, dziękuję i wysiadam, a on gasi silnik, wysiada ze mną. Pytam, czy wszystko ok, na co gość odpowiada, że jak najbardziej, po prostu właśnie skończył zmianę i że tu na mnie poczeka. Jak będę wychodził, to zabierze mnie do swojego mieszkania i stawia butelkę dobrej polskiej wódki, bo mu kolega przywiózł. 2 godziny później wyszedłem z grupką innych ludzi i poszedłem po prostu w drugą stronę. Ale uwaga, historia numer 1. Tym razem lot z Manchesteru do Londynu. Wszystko standardowo, przechodzę kontrolę bagażu, dalej bramkę i wchodzę do tego rękawa, z którego już bezpośrednio dalej do samolotu. A tutaj scena jak z filmu, z Hollywood. Transport więzienny, gwóźdź programu w pomarańczowym kombinezonie, w kajdanach na rękach, na nogach, spiętych ze sobą takim grubym łańcuchem i w takiej grubej masce, takiej sztywnej, zachodzącej na usta, z takimi pionowymi szczebelkami, żeby nie mógł nikogo ugryźć, ale mógł oddychać. A eskortuje go 3 policjantów, agentów, ubranych zupełnie na luzie, w czapkach z daszkiem. I o ile samo to było niecodziennym widokiem, to ci policjanci i więzień po prostu fantastycznie się razem bawili. Trochę tam staliśmy, a oni non stop rozmawiali, żartowali. Jak już weszliśmy do samolotu, usiedliśmy na miejscach, to do rozmowy włączała się jakaś pani, która miała miejsce bezpośrednio obok tego więźnia i zaczęła tak na grubo żartować, że pan to ma taką maskę, żeby nikogo nie ugryźć, ale kurczę, powiem panu, że pan taki przystojny, że może i bym chciała, żeby pan tak nie ugryzł. No to jeden z tych chłopaków ze eskorty, że oho, niech się pani tak nie rozpędza, bo on ma żonę, może i na niego będzie czekać, a drugi, że ej, no co ty chłopaka wkopujesz, podryw mu popsułeś. I wiadomo, że próbowali zrobić to tak, żeby rozładować niepotrzebne emocje, atmosferę, ale to był naprawdę totalnie niecodzienny widok. I tak dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że zaciekawiły Cię moje przygody z podróży służbowych. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie sprawdź kolejny i zasubskrybuj. Cześć!